Gdy myślimy o Polakach w Napoli, to od razu w głowie pojawiają nam się takie nazwiska jak Zieliński, Milik czy też Bereszyński, który niedawno dołączył do drużyny Azurich. Jednakże, jako pierwszy z Polaków, trafił tam obecny kapitan Wisły Kraków. Igor Łasicki. To właśnie on pomógł Zielińskiemu oraz Milikowi w aklimatyzacji w zupełnie nowej dla nich rzeczywistości. Wiąże się z tym kilka ciekawych historii, na przykład gdy Zieliński jechał na pierwszy trening w nowym klubie, na miejscu pasażera siedział właśnie Igor, który miał za zadanie pokazać mu Neapol. Nagle kibice z podwesłów Jusza otoczyli auto Piotra, a ten nie wiedział co zrobić. Obecny kapitan Białej Gwiazdy rzekł, kurwa, chyba oszalałeś. Co robisz? Jedź. Zieliński odparł, ale ja już nic nie widzę. Jest ich za dużo. Finalnie uciec się udało, ale gdyby nie młodszy kolega z nieco większym obyciem w neapolitańskich realiach, to obu obecnym gwiazdom reprezentacji Polski mogło być zdecydowanie ciężej.